To może i banał, ale no debiut wymarzony, zwycięstwo, bramka. Pytanie pierwsze, jak wymyśliliście ten rzut rożny, bo to było nietypowe rozegranie tego stałego fragmentu gry. Tak, mieliśmy analizę przeciwnika, wiedzieliśmy, że stoją w strefie. Trenerzy powiedzieli, żebyśmy spróbowali taki rzut rożny na początku wykonać, także na pewno jeszcze podwójnie to cieszy, że pierwszy rzut rożny w taki sposób wykonany i wpadła bramka. Także fajnie, bo na 2-0 myślę, że uspokoiła troszeczkę spotkanie. Kontrolowaliśmy to spotkanie, wydaje mi się, praktycznie cały czas. Wiadomo, że w końcówce troszeczkę takiej nonszalancji się wkradło, bo każdy gdzieś chciał kreować sytuację, stwarzać sobie sytuację. A czasami lepiej jest pograć w tyle, poszanować piłkę, niż nadziewać się na takie kontry, jakby się nadziewaliśmy. Matrix, to już to wiadomo, twoja ksywa. Mateusz, ale ten mecz to otwarcie sezonu. Dużo było niewiadomych przed tym spotkaniem. Zagraliście tylko dwie gry kontrolne, inne zespoły dużo więcej. Trochę było takich różnych znaków zapytania, no bo trochę jednak Lechia w innym składzie podeszła do tego spotkania niż ostatni mecz poprzedniego sezonu. Różnica zdaje się 5 zawodników w wyjściowej 11. Tymczasem się okazało, że było, no nie powiem, że lekko, łatwo i przyjemnie, ale pewnie. To było pewne zwycięstwo. No tak, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że w pierwszej połowie w 100% kontrolowaliśmy spotkanie. Wisła miała tam jakąś sytuację, ale to wiadomo, że w każdym meczu gdzieś tam nie da się tak grać, żeby przeciwnik sobie nic nie stworzył. Fajnie, myślę, że w tym okresie przygotowawczym, tak jak pan zauważył, mieliśmy mało tych sparingów, ale mieliśmy też dużo takich gierek wewnętrznych, na których na pewno też mogliśmy spokojnie poćwiczyć czy gdzieś tam uznać taką mecz. Także było tego sporo, fajnie to wyglądało. Myślę, że trenerzy też wiedzieli, że możliwe, że te dwie gry wystarczą i fajnie to wyglądało. Podczas sesji zdjęciowej, jaką mieliśmy kilka dni temu, powiedziałeś, przecież ja nie strzelam bramek. Tymczasem dzisiaj no, zupełnie zaprzeczyłeś tej tezie. To chyba szósty twój gol, o ile się nie mylę. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, nie, licząc sezon poprzedni i teraz obecny. A w sumie ile jest tych goli? W Ekstraklasie ile jest tych goli? W zeszłym sezonie było 5, sezon wcześniej 2 i wcześniejsze 2 sezony po jednej. Więc 10 bramka jubileuszowa. Chyba 10 bramka, jak się nie mylę. Także fajnie. Dzisiaj najważniejsze były dzisiaj 3 punkty, także ta bramka, myślę, że to jest taki mały plusik dodatkowy. Także cieszymy się z 3 punktów, bo fajnie jest dobrze zacząć sezon i teraz tylko wystarczy to kontynuować.